Dobry wieczór. A może powinnam powiedzieć szalom. W końcu mamy piątek. Jak to mawiają młodzi, weekendu początek. Ale dla nas to nie tylko czas odpoczynku, to przede wszystkim święto. I dzisiaj świętujemy razem, w końcu świętujemy razem, żeby w ramach stulecia adwentyzmu przypomnieć sobie i podkreślić to, co kształtuje naszą adwentystyczną tożsamość. Ale jeśli myślicie, że jako adwentyści o sobocie wiecie już wszystko, to mam nadzieję, że dzisiaj was Olą zaskoczymy. Przede wszystkim chciałam zapytać, czy wiecie, że sobota to właściwie jedyny niesłowiański wyraz pośród wszystkich nazw tygodnia w polszczyźnie. Także on przyszedł do nas ze średniowiecznej łaciny, a właściwie łacina zapożyczyła go z starożytnej greki albo bezpośrednio z hebrajskiego, czyli sabat, dzień wolny od pracy. A jeżeli będziecie wybierać się kiedyś do Izraela, to warto wiedzieć, że w okresie szabatu komunikacja w tym kraju jest ograniczona, a niektóre ulice są nawet całkowicie zamknięte. Bardzo trudno dojechać standardową komunikacją miejską na lotnisko. W tym czasie nie działają również instytucje, urzędy oraz większość sklepów, kantorów i lokali gastronomicznych. Jak spojrzycie w swój kalendarz, to który dzień tygodnia macie jako pierwszy? Poniedziałek. Ale wiecie, że nie zawsze i nie wszędzie tak jest? Mianowicie, nie wszystkie kalendarze zaczynają się tak jak polskie od poniedziałku. W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Australii, tydzień zaczyna się od niedzieli, a kończy w sobotę. A jeżeli jesteście dzisiaj tak bardzo zmęczeni po całym tygodniu, to pomyślcie, że inni kiedyś mieli gorzej. W okresie rewolucji francuskiej wprowadzono bowiem 10-dniowy tydzień pracy. To właśnie 10 dzień był świętem. Po 9 latach w 1802 roku zniesiono ten porządek jako uciążliwy dla społeczeństwa. A z Francji wracając do Polski, chciałam przypomnieć, że sobota nie zawsze była dniem wolnym od pracy. Kiedyś pracowało się w sobotę, chodziło się do szkoły w sobotę. Także chciałam zapytać, czy ktoś tutaj obecnych pamięta, kiedy to się zmieniło? Sami młodzi nie pamiętają. Możliwe, więc ja przypomnę. Warto wiedzieć, że wolną sobotę wprowadzono po raz pierwszy za Gierka. To jest w 72 roku. Dekretem Rady Państwa zostały wprowadzone pierwsze wolne soboty, czyli nie wszystkie, tylko pierwsze. I stopniowo pojawiało się ich coraz więcej, także z czasem od 89 roku możemy się cieszyć tygodniem pracy, który jest 5-dniowy, a nie 6-dniowy. Także warto o tym pamiętać. Mamy tutaj samych pasjonatów Biblii, więc pewnie akurat tym ostatnim punktem nikogo nie zaskoczę, ale może jednak warto wiedzieć, że termin szabat używany jest w Biblii hebrajskiej 111 razy. W Nowym Testamencie występuje 68 razy. A pierwszy raz o dniu odpoczynku w Biblii czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale wersety od 1 do 3. I tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Powstańmy teraz do wspólnej modlitwy. Panie Boże, Stworzycielu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty tak zaprojektowałeś ten świat, że stworzyłeś nie tylko te piękne rzeczy, które możemy podziwiać wokół, ale też stworzyłeś każdego z nas. Dziękujemy za to, że Ty znasz nas lepiej niż my znamy siebie. Ty wiesz, czego potrzebujemy, a potrzebujemy odpocząć. Każdego tygodnia potrzebujemy zatrzymać się na chwilę, żeby móc z Tobą nawiązać jeszcze większą więź, żeby móc odetchnąć od tego wszystkiego, co przytłacza nas na co dzień. Prosimy, Panie, żeby Twój Duch nas prowadził podczas dzisiejszego nabożeństwa i podczas całego tego dnia. Amen. Usiądźmy, proszę. Myślę, że każdy z nas inaczej spędza sobotę, inaczej też rozpoczynamy sabat. Niektórzy wolą spędzać ten czas w naturze, niektórzy
wolą z rodziną, z przyjaciółmi spotykać się, nadrabiać zaległe godziny. Niektórzy też może wolą spędzać ten czas z Pismem Świętym, dyskutować, zastanawiać się nad Słowem Bożym. Teraz zapraszam Daniela, żeby razem ze swoimi gośćmi podzielił się z nami, jak oni spędzają sobotę, jak rozpoczynają sabat. Zapraszam. Dobry wieczór. Czy ktoś z was skojarzył pieśń, którą Elżbieta zagrała tuż przed rozpoczęciem naszego nabożeństwa? Oczywiście ona była taka zawoalowana i można było się nieco zagubić, ale była tam taka melodia pieśni typowo adwentowej. Za bardzo zawoalowana była, tak? O jakże wieczór przyjemny. Tak? Dojrzałe pokolenie pewnie zna tę pieśń. Dla mnie ona też jest takim symbolem rozpoczęcia sabatu. A jak sabat był rozpoczynany kiedyś, jak jest dzisiaj, o tym porozmawiam z moimi gośćmi za moment. Bo chyba trudno dyskutować z tezą, że celebracja tego cotygodniowego święta stanowi o naszej religijnej, adwentystycznej tożsamości. To jest taki czas, kiedy nastaje piątek wieczór. Na początku jest jeszcze lekkie drżenie, czy wszystko jest gotowe. Nieco napięcia w rodzinach również pewnie obserwujemy. Potem nagle jest ta godzina, która wybija, co do minuty w niektórych domach przestrzegana. No i ten kierat codzienności powoli zwalnia, troszkę się wyciszamy, skupiamy się wokół stołu. Jeżeli jesteśmy w rodzinach, zaczynają brzmieć pieśni, ktoś czyta Biblię. No i właśnie to jest ten moment. Tak było kiedyś, tak jest pewnie i dzisiaj, przynajmniej w teorii, przynajmniej w intencji, bo właśnie rozpoczęcie sabatu to jest taki znak rozpoznawczy adwentystów dnia siódmego. Jak było kiedyś, jak jest teraz, jak to było w domach adwentowych z pokolenia na pokolenie, jak te rytuały na nowo trzeba było kształcić u osób czy w rodzinach osób, które doznały nawrócenia i zaczynały święcić biblijny dzień sabatu. No i będzie tak, że akcent międzynarodowy, trochę się rozrzucimy po różnych pokoleniach, nie umniejszając ani nie obrażając osoby, które pamiętają więcej. A zaczniemy od Zosi i Oliwiera, czyli od osób, które w tych domach, tak zwanych domach adwentowych się wychowały. Zapraszam Zosię i Oliwiera. Zaczniemy parytetowo. Zosiu, pamiętasz swój pierwszy piątek? Nie, nie pamiętam. Miałam roczek, jak rodzice poznali adwentyzm. No i po rozmowie, prawda? Ale pamiętam kolejne. O, no właśnie, jak one wyglądały? Właściwie zawsze tak samo. Czyli dobrze pamiętam. Bo nawet jak nie pamiętam pierwszego, a pamiętam setny, no to... Czyli się utrwaliło. To się bardzo utrwaliło. Moi rodzice zostali adwentystami, gdy ja właśnie byłam dzieckiem. Poznali adwentyzm jako katolicy tacy gorliwi i tacy wierni, bardzo przestrzegający przepisów. Gdy chyba po raz pierwszy rozpoczynali sabat z rodziną adwentową, w Nowej Hucie było takich rodzin 4 czy 5, więc wszystkie rozpoczynały tak samo. Mniej więcej tak, jak powiedziałeś. Ale zanim się rozpoczynał sabat, trzeba było się na niego przygotować albo cały dom przygotować. No tak, posprzątać dla pani domu, czyli dla mojej mamy, ugotować i upiec. To był taki must. Upiec ciasto. I jeszcze wszyscy musieliśmy się zdążyć wykąpać. No, latem nie był to problem, ale zimą do godziny 15, no wszyscy musieliśmy się wykąpać i ubrać takie, może niekoniecznie te same ubrania, co w sobotę do kościoła, ale takie czyste, wyprasowane, odświętne. I przed tą godziną właśnie zbieraliśmy się w dużym pokoju, tak, przy stole, ale na tym stole leżały śpiewniki i na tym stole leżała Biblia. Celebrował
tato, no bo to był taki patriarcha. I tak się czuł mój tato właśnie, tak, dokładnie. Chyba bardzo mu się podobał ten wzorzec w Starym Testamencie takiego patriarchy rodu, który składał ofiary na ołtarzu. I on tak czuł się bardzo odpowiedzialny za kształtowanie, duchowe wychowanie swoich dzieci. Śpiewaliśmy pieśń, modliliśmy się. Pamiętam, że czy ja, czy ktoś jako dziecko, no to mówiliśmy Ojcze Nasz, no, ale zawsze tato też się modlił i czytał psalm. I też go tak krótko komentował, czasami krócej, czasami dłużej. Dla nas takich dzieci, takich naprawdę dzieci typu 4-5 lat, bo potem się, wtedy się to pamięta, następował później taki najciekawszy moment, moment trochę taki związany z niespodzianką. Tatuś, gdy wracał z pracy, w aktówce coś przynosił, po drodze kupił. No były to no właśnie takie dobre, słodkie rzeczy, czyli sabat nam się dobrze kojarzył, rozpoczęcie było słodkie, bo to był czy jakiś batonik, czy jakaś czekoladka, czy jakieś ciasteczka. A potem był jeszcze jeden element, długo też celebrowany, wspólne powtórzenie lekcji szkoły sobotniej. Czytaliśmy teksty, pytania, krótkie komentarze, bo wtedy te lekcje były takie malutkie i niewiele tam było napisane, ale były wskazane teksty, które należało przeczytać. I na pewno wtedy nie mówiliśmy, że jakoś wkraczamy z takiego profanum do sakrum, ale odczuwaliśmy, że jest to taki święty czas, że już pewnych rzeczy się nie robi. Nawet nie mówiło się, że nie wolno, tylko no jest święto, czyli już się pewnych rzeczy nie robi. Tak, ja pamiętam też taką właśnie z dzieciństwa checklistę, prawda? To zrobione, to w czwartek musi być zrobione, to później w piątek właśnie ten zapach ciasta oczywiście. Natomiast dla mnie trudny był ten moment lekcji szkoły sobotniej. Zawsze sobie tak myślę, tylko nie czytajmy tych wszystkich tekstów w nawiasach. Tylko te główne, bo te w nawiasach bo to będzie strasznie długo trwało. Oczywiście to mówię z perspektywy dziecka tam 10- czy 11-letniego. No rzeczywiście był to taki wyjątkowy czas, no bo to też był moment, kiedy cała rodzina się spotykała i byliśmy w komplecie. Natomiast tak, no ta taka chwila podniosła, ale bardziej może nawet podniosła rodzinnie, była ważnym elementem. Tak, ja dzisiaj jak tak z perspektywy czasu spoglądam, to na pewno wtedy no te lekcje faktycznie, jak już byliśmy troszkę starsi, no to niekoniecznie taki styl studiowania nam odpowiadał, ale był to taki czas całej rodziny, która wspólnie się modli, która wspólnie czyta. No właściwie ja mieszkam teraz z mamą, ale dalej w taki sam sposób celebrujemy, bo dla mojej mamy jest to no takie chyba święte. No tak się rozpoczyna sabat. Ja nie wiem, bo ja mogę inaczej, ale mama nie. No właśnie, siła przyzwyczajeń i pewnych rytuałów też jest, myślę, ważna. Oliwierze, teraz pytanie do ciebie. Jak ty wspominasz, no jesteś wciąż młody, jak widzimy, chcielibyśmy być tacy młodzi jak ty, ale już masz swoją przeszłość, czyli masz wspomnienia. I chciałem cię zapytać, jak to było, bo też wiem, że dużo czasu spędzałeś z dziadkami. Jak u was wyglądało to rozpoczęcie sabatu właśnie, kiedy z dziadkami rozpoczynałeś ten dzień? No to na przykład gdy rozpoczynałem już, gdy zbliżał się właśnie dzień sobotni, piątek, to zawsze wszystko musiało być przygotowane. Też nie mogłem na przykład już oglądać telewizji, co bardzo chciałem. Ja też. A w piątki wieczór były najlepsze filmy. I Pan Kracy był, pamiętam.
I Pankracego nie mogłem oglądać, jak były, jak sabat, bo się wcześniej rozpoczynał. To był straszny ból. To samo, bo cały czas te lekcje się mniej więcej tak samo powtarzały. Mm-hmm. A jaki miałbyś pomysł na to, żeby było ciekawiej? Jak byś chciał spędzać ten piątkowy wieczór? No pewnie tak jak moi znajomi spędzali ten wieczór, ale no jednak spędzałem i właśnie skupialiśmy się na tym, żeby czytać Pismo Święte. Mm-hmm. Tak, to jest, myślę, Zosiu, też taki moment, prawda, że teraz my po tych latach jakby no, chętnie sięgamy do tych wspomnień, bo one też są takie no, okraszone pewnym sentymentem, tęsknotą. Już te siwe włosy, prawda, też trochę znaczą nas i mijający czas. No ale właśnie pytanie, czy chcielibyśmy, ty rozumiem, jesteś wciąż jakby w pewnym sensie w tej tradycji, mogłabyś inaczej, no właśnie, ale czy jak rozmawiasz ze znajomymi, czy to wciąż tak powinno być, czy jest jakiś jeden model rozpoczynania sabatu? No był kiedyś jeden model, dzisiaj na szczęście nie jest jeden i bardzo mi się to podoba, no bo dlaczego wszyscy mielibyśmy pieśń, modlitwa, psalm. Ja wiem, że w innych domach było pieśń, psalm, potem modlitwa i u nas też czasami to się to zmieniało, ale na początku było zawsze tak. A dlaczego nie cztery pieśni, a potem dobre ciastko? A dopiero potem gdzieś tam, prawda? Czy tak... Bardzo mi się podoba i uważam, że powinno się rodzinnie ten czas spędzać, no bo w tygodniu nie ma takich chwil, brakuje ich. A to jest takie bardzo potrzebne rodzinie, ale w każdej rodzinie może być inaczej. Można posłuchać, niekoniecznie samemu śpiewać. Można zagrać, jeśli ktoś potrafi. Zawsze podobało mi się to, że w niektórych rodzinach się gra i dopiero wtedy się też śpiewa. To tak inaczej brzmi. Ale można posłuchać jakiejś klasycznej, pięknej muzyki. Nie jest powiedziane, że trzeba pieśń ze śpiewnika numer na przykład O jak błogi i tak dalej. No właśnie, to jest ten moment, jak można posłuchać albo obejrzeć koncert jakiś religijny, to już wkraczamy w tę sferę telewizyjną taką, prawda, która kiedyś była zabroniona. W moim domu wtedy jeszcze nie było problemu, bo jeszcze nie mieliśmy telewizora. To jeszcze nie było pokusy. Natomiast no później, no to już chyba bardziej rozumieliśmy, że nie jest to takie bardzo potrzebne akurat. Można w innym dniu. Tak, tak, to na pewno. Oliwierze, a czy dla ciebie ten w ogóle sabat jako taka pauza trochę, jak oglądamy film, jest tydzień, prawda, i naciskamy pauzę i jest zatrzymanie. Czy jako młody człowiek myślisz, że to jest potrzebne, czy może właśnie niekoniecznie, albo myślisz, że jak będziesz starszy, to ci to będzie potrzebne? No, na pewno na początku było trudno. I jak byłem mały, to nie chciałem przestawać oglądać na przykład czegoś, ale teraz to chyba dobrze, że właśnie jest taka pauza w ciągu tygodnia i można po prostu odpocząć. Właśnie, a teraz to jest jeszcze bardziej szczególne, bo cały czas przed ekranem siedzisz, bo masz zdalną naukę, prawda? Więc... No prawie. Już jest, się to na szczęście kończy. A czy jakby tęsknisz w ciągu tygodnia za tą właśnie pauzą, czy jak to u ciebie wygląda? Na pewno czekam na tą pauzę i czekam na ten weekend, żeby już się po prostu zaczął i żeby nie musiał się tak już stresować za bardzo z tą szkołą. Mhm, mhm. No właśnie, to jest chyba też taki dobry pretekst do tego, żeby czekać, ale nie tylko. Wspomniałaś, Zosiu, o tym, że ten aspekt rodzinny jest istotny.
A na ile myślisz, że w naszych domach adwentowych teraz, z twoich obserwacji, czy nie ma takiej sytuacji, że właśnie ten aspekt rodzinny trochę stoi wyżej od tego aspektu duchowego? Czyli, że jest sabat, okej, to jest religijne święto, ale jednak to jest też taki moment, albo dla niektórych być może przede wszystkim to jest taki moment, w którym nareszcie możemy trochę czasu spędzić rodzinnie. Nie wiem, tak naprawdę, bo w moim domu ta duchowość no, trwa. Myślę, że w wielu domach też, ale nie umiem odpowiedzieć. Trudno mi stwierdzić, bo to chyba by było takie troszkę, no nie wiem, może negatywnie postrzegane, gdybym powiedziała, że to jest czas dla rodziny, ale nie czas dla Boga. Mam nadzieję, że w każdym domu, chociaż może tego tak nie widać na zewnątrz, może gdy nawet mówi się o tym, że, no, że jesteśmy razem, to jednak jest to też takim wyrazem tęsknoty, że razem też z Bogiem, że rodzina jest z Bogiem. No, życzę tego wszystkim sobie też. Oliwierze, ostatnie pytanie w takim razie do ciebie. Czy koledzy ci zazdroszczą tego, że masz taki czas wyłączenia? Wiedzieć, bo nie wiem, co myślą, ale gdy często zdarza się, że na przykład pytają się, jak właśnie spędzam ten weekend, czemu na przykład w ten dzień nie mogę na przykład wyjść, spotkać się. No też na przykład gdy zadają jakieś pytania, to niektóre po prostu im nie pasują i już dalej nie toczą tego tematu religijnego. Ale tak to chyba nie zazdroszczą, bo jak mówią, to tak mówią, że oni mają więcej. Muszę na kościół, a oni po prostu mają więcej tego czasu dla siebie i mówią, że nie, ale na przykład dla mnie to jest ważne. Tak. Pamiętam takie rozmowy z przyjaciółmi, gdy opowiadali o takim szczególnym przygotowaniu na święta Bożego Narodzenia i takim nastawieniu i takiej właśnie atmosferze podniosłej takiego święta, a ja odpowiadałam, że ja mam tak co tydzień, że każdy sabat dla mnie jest właśnie takim i przygotowaniem, bo i to jest to pieczenie i gotowanie, ale również właśnie takiej atmosfery święta. I wtedy zazdrościli mi. Tak, myślę, że rzeczywiście jest coś też w tym, że z wiekiem doceniamy ten czas bardziej z różnych względów, także z takich absolutnie przyziemnych, że właśnie możemy chwilę odsapnąć, ale tak jak powiedzieliście, jakby ten aspekt duchowy jest niezwykle istotny i o nim nie możemy zapominać, nie chcemy zapominać, bo on jakby jest całą istotą tego piątkowego świętowania i potem przez całą dobę no, staramy się rzeczywiście w trochę innym wymiarze funkcjonować, co przyznajmy też chyba szczerze, nie zawsze jest takie proste. Dziękuję wam bardzo. W tej chwili zapraszam Agnieszkę i zapraszam Iwana. O tych tradycjach adwentystycznych już była mowa i płynnie przejdziemy do sytuacji, w której z tymi tradycjami trzeba się jakoś zaprzyjaźnić. Agnieszko, jesteś z nami od kilkunastu lat.
Od 10, no to za moment będzie 15. Chciałbym wrócić do tego właśnie momentu, bo skoro jesteś z nami od 10 formalnie, to pewnie trochę wcześniej było, więc wciąż 15. Był ten moment, w którym dowiedziałaś się, czy przyjęłaś tę biblijną prawdę o sabacie. No i w jaki sposób musiałaś zacząć ten sabat świętować? No i jak to wyglądało? Z wielką rozkoszą i radością zaczęłam święcić sabat. Dzieci były małe. Piotruś miał 2 latka. Jeszcze nie byłam ochrzczona. Ania się dopiero urodziła i zaczęłam po prostu święcić w ten sposób, jak umiałam. Pamiętam, wyjechałam na wieś, brałam Piotrusia za rękę. Mówię, popatrz, słuchaj, jakie to wszystko jest cudowne. Dzisiaj mamy sobotę. Popatrz na te piękne zielone drzewa, na tą przyrodę, która nas otacza. To wszystko stworzył. Popatrz, jakie to jest cudowne. I po prostu tak intuicyjnie chciałam święcić. No nie, chyba nie miałam takiej świetnej organizacji jak u Zosi w domu. Może i bałagan był. Drill. Może nie, może i ten obiad się czasami w sobotę ugotowało. Nie wiem, jak to było. Jeszcze nie umiałam. Po prostu uczyłam się od was, przed sobą mojego cudownego zboru, którego kocham bardzo i podsłuchiwałam, jak tam wygląda to w domach, wypytywałam. Muszę tutaj wymienić jedną rodzinę, którą szczególny kontakt mam, w Lipnicy Murowanej rodzina Barów. Pamiętam, kiedy tam byłam na nabożeństwie, podeszła do mnie siostra Barowa i zaproponowała, żebym spędziła z nimi sabat. I to było takie piękne, naprawdę rozpoczęcie sabatu pieśnią, czytaniem Pisma Świętego. I ta atmosfera tego domu mnie tak urzekła, że po prostu sobie ja tak głęboko w sercu marzyłam, żeby w moim domu też tak było. Czyli nie było takiego momentu, kiedy zaczęłaś się spotykać z pastorem, który oczywiście opowiadał ci o różnych biblijnych prawdach. Był taki moment, dzisiaj będzie o sabacie i będzie piątek, więc w piątek to musisz zrobić tak, upiec ciasto, w czwartek musisz posprzątać, odkurzyć, dzieci muszą być wykąpane. Nie dostałaś instrukcji. Pastor Korosteński zrobił to może w bardziej subtelny sposób. Nie wiem, po prostu uważam, że jakieś tam pamiętam teksty biblijne czytaliśmy, że dobrze po prostu w ten dzień... Żeby nie rozpalać ognia. A pamiętam właśnie chyba Alę Rakowską, która w tym mnie uświadamiała, czego nie powinnam robić tę sobotę. Tak. I wtedy ja oczywiście zgadzałam się, wysłuchałam, tak, oczywiście. Oczywiście, czyli brałam to jako coś... ważnego, coś, co chciałam przestrzegać i powiem szczerze, naprawdę z wielką radością. Powiem szczerze, że życie weryfikuje te wszystkie plany nasze, różnie bywa. Nie jest tak, po prostu jedno jest tak, że naprawdę pragnę zawsze tak święcić, jak tutaj słyszałam przed momentem, ten sabat, jest to moje marzenie. Przyznaję, że nie zawsze mi się udaje i muszę przepraszać Pana Boga za to, że nie jest to tak idealne rozpoczęcie, jak może Pan Bóg by sobie tego życzył. No obawiam się, że nie jesteś jedyna w tym gronie. Iwanie, sięgamy za naszą granicę wschodnią i trochę w przeszłość. Ukraina jeszcze niepodległa. Jako jedna z republik Związku Radzieckiego, mocno izolowana, no też trudna sytuacja religijno-społeczna. No a jednak adwentyści przed 89 rokiem świętowali sobotę i rozpoczynali sabat w piątek, chociaż wtedy jeszcze pewnie jak w Polsce również, no sobota była pracująca. No więc jak to wtedy wyglądało? No ja mogę powiedzieć tylko z opowiadań pastorów czy z opowiadań naszych braci i siostry, bo ja też nie pochodzę z rodziny adwentystycznej, tak jak Agnieszka, tylko przyszedłem już do Pana Boga już miałem 22 lata. Ale w tych czasach, jak ty mówisz, za czasów Związku Radzieckiego, to sobota była po prostu takim czymś szczególnym, bo za nią trzeba było walczyć. Że nie prosto to było święcić sabat, nie prosto to było przyjąć chrzest,
Ja rozmawiałem z pastorem, jaki przyjmował chrzest o 12 w nocy w rzece, gdzieś tam pod wierzbą, żeby nikt tego nie widział, bo komuniści mogli to zabrać ich obojech do więzienia. Także to też trochę ta subkultura jakoś inaczej rozwijała się. Ja nie mówię, że jakoś inaczej może jak w Polsce, tylko że po prostu szabaty się były czymś takim szczególnym, dlatego że to było zabronione. To nie było tak łatwo z tym jakoś sobie poradzić. Ja już przyszedłem w takich czasach, jak Ukraina już była wolna. Nie było żadnego problemu w sensie sabatu. No, jasne, że musisz wybrać pracę, gdzie nie pracują w sabat. I mówię już, ja przyszedłem jak... Ja nie miałem pojęcia, co to za szabat, bo ja nie był, można powiedzieć, ewangelizowany przez adwentystów, tylko przyszedłem do adwentystów sam. Tak jakby przyszedłem i zapytałem i mi powiedzieli. I po prostu poznałem Pana Boga, poznałem, co to znaczy szabat. I już na doświadczeniu naszych braci i siostr uczyłem się, jak to robić. W Ukrainie święcą szabat tak, że są trzy nabożeństwa. Piątek wieczór, utrzejsze nabożeństwo jest tu i w sobotę wieczór. Tak jakby rozpoczęcie sabatu, jutrzejsze nabożeństwo i zakończenie sabatu. Nabożeństwa są tak podpasowane, kiedy już słońce wschodzi albo zachodzi. Tyle różnicy między, można powiedzieć, innymi krajami. Można powiedzieć, że ludzie do tego podchodzą w jakiś taki też szczególny sposób, że ja powiem, jak ja podchodzę do sabatu. Ja nie podchodzę tak jako do tego, co trzeba dostrzegać czy dotrzymać, tylko jako do święta. To dla mnie jest święto i jak święto, to my szczególnie ubrani, jak Zosia już mówiła, szczególne jedzenia, no i szczególne rozmowy i wszystko jest szczególne. Ja chcę się powiedzieć, jak Żydy do tego podchodzą. Żydy podchodzą do sabatu tak, że to jest pomnik w czasie i dobrze powiedziałem czy nie? Tak jakby sabat nawet może nie być związany ze świątynią, bo jak świątynia budowała się, to roboty były przekroczone w sabat. Także sabat był ważniejszy nawet za świątynię i ten pomnik w czasie był dlatego, żeby ludzi po prostu oddali szanu Panu Bogu, dlatego że my jako ludzie, Pan Bóg powiedział, że też możemy coś tworzyć, nie? Jak chodzimy do pracy, coś tworzymy, ale w szabat nie możemy tworzyć, a tylko oddajemy wszystko w ręce Panu Bogu i jesteśmy przyrównani do tworzenia, do wszystkiego. Tak jakby Pan Bóg jest stwórcą w tym czasie. My nic nie tworzymy i po prostu tylko poddajemy się Panu Bogu. I wróćmy jeszcze do tego przełomu właśnie, otwarcia granic. Czy to, ta sytuacja jakby wolnościowa, która nastąpiła w Ukrainie, ale też w Polsce, myślę, podobna sytuacja miała miejsce, czy to jakoś też wpłynęło na to szanowanie sabatu? No bo wspomniałeś rzecz bardzo istotną, że szabat był czymś tak szczególnym, między innymi dlatego, że trzeba było to walczyć. Potem już tej walki nie trzeba było toczyć. No więc jak nam jest wygodnie, to też trochę inaczej jakby rozluźniamy się nieco. I pytanie, czy dzisiaj, jak odwiedzasz swój kraj, no czy widzisz różnicę? Nie zauważam takiej wielkiej różnicy. Ludzie tak samo, nie chcę tego słowa używać, ale może konserwatywno do tego podchodzą. I nie w sensie tego, że tak jakoś, że jest wolność i nie ma wolności, tylko to jest wszystko związane z Panem Bogiem. Tak jak Agnieszka mówiła, że ja chcę w ten dzień po prostu być z Nim w szczególny sposób, a nie w sensie tego, no jak to powiedzieć, że ja nie czekam, ja czekam na sabat, a nie czekam na zakończenie sabatu, bo to też może być tak. Tak, ponieważ tu troszkę odbiję w stronę pewnej adwentystycznej anegdoty, kiedy młodzi ludzie mówią, skończył się sabat, mogę wreszcie być sobą, prawda? To oczywiście jest śmieszne, ale też z drugiej strony bardzo smutne. I mam nadzieję, że nigdy w pewnym przeżyciu do takiej konstatacji nie dojdziemy.
Agnieszko, chciałbym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jak wyglądałby idealny piątek wieczór? Tak, powiem szczerze, że prawie co tydzień sobie to wyobrażam. Naprawdę to było też, prawda, tak. I tak sobie myślę, to mi się nie udało. Panie Boże, jakby było fajnie, ale zawsze tak ale się... Ale załóżmy, że ci się uda. Tak, i to powiem tak, naprawdę. Wszystko przygotowane, dom posprzątany, ugotowany. Testy białej rękawiczki zdane. Tak. Dzieci rzeczywiście zgłaszają się i mówią, że oddają komórki, zamykają komputer. Mówi, mamo, zabierz Wi-Fi. Naprawdę, ja się nie śmieję, ale naprawdę, uwierzcie mi, ja tak myślę. To nie jest, ja wiem, że to brzmi w dzisiejszych czasach śmieję się, ale tak. I teraz wszyscy uroczyście zasiadamy, czytamy fragment Pisma Świętego, rozmawiamy o tym, co przeczytaliśmy, o swoich odczuciach, jak sobie to wyobrażamy. Później śpiewamy, bardzo lubię śpiewać pieśni adwentowe, są szczególne. Jest w nich naprawdę taka różnorodność i bogactwo myśli biblijnych, których i śpiewamy, i wszyscy w domu śpiewają. I po prostu... widzę to unoszącego się Ducha Bożego w naszym domu. Jesteśmy wszyscy przepełnieni tym. Naprawdę ja to wszystko widzę swoimi oczami. Później tam spożywamy jakiś posiłek, rozmawiamy o Bogu, rozmawiamy o Biblii. Ja naprawdę mam taką tęsknotę i głód za takimi rozmowami. To nie jest tak, że to byłoby wymuszone, to teraz porozmawiajmy o czymś prawnym. Czyli naprawdę pragnę. Szczerze, pragnę o czymś takim rozmawiać. Jest to ciężkie, jeżeli ma się nastoletnie dzieci i wychowuje się je samemu, więc różnie bywa. I później oczywiście spędzamy to w gronie naszych znajomych ze zboru, na przykład udaje nam się gdzieś z kimś na przykład, bo dzisiaj jest pandemia, to ciężko o tym rozmawiać, ale powiedzmy, żeby wszystko wraca do normalności, to razem gdzieś zjemy jakiś obiad, czy udamy się wszyscy na... A tak było przecież u dżamanów, ile razy jedliśmy obiad, rozmawialiśmy, modliliśmy się, poruszaliśmy różne kwestie, a później szliśmy do parku, do Grodgera, prawda? Było cudownie, a później prawda? To było właśnie, później kończyliśmy sabat modlitwą, psalmem. Dzieci się różnie zachowały, jak to dzieci, ale ja czułam, naładowałam baterię, tak tą Bożą, nakarmiłam się, naprawdę mogę zacząć tydzień. Naprawdę miałam takie odczucie. Dużo, różnie to bywa, chciałam powiedzieć, ale marzę o tym, naprawdę, żeby tak było. Marzenia są od tego, żeby się spełniały. Już wiemy, co będziemy robić po pandemii. Idziemy do dżamanów. To jesteśmy już jesteśmy umówieni. Drodzy, o tym marzeniu będziemy pewnie myśleć i sądzę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Właściwie marzenie, ale też tęsknota, prawda, za tym takim prawdziwym, głębokim przeżywaniem sabatu, rozpoczynaniem też tą równowagą rodzinno-duchową. No i sądzę, że to jest właśnie clue, to znaczy pewna wspólnotowość także tego przeżycia. To nie zostało może nazwane wprost, ale chyba we wszystkich waszych wypowiedziach to wybrzmiało właśnie, że sabat to nie jest też, oczywiście różne są sytuacje i jakby nie chciałbym generalizować, ale sabat to jest zawsze i rozpoczęcie sabatu to zawsze jest jakieś przeżycie z kimś. I oczywiście z kimś w relacji pionowej, ale też fajnie jest, kiedy jest z kimś w relacji poziomej. No i tego oczywiście nam wszystkim życzę. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo naszym rozmówcom. Najchętniej to wszystkich byśmy was teraz przepytali, jak lubicie spędzać sobotę i jak lubicie ją rozpoczynać. Ale pewnie musielibyśmy tutaj siedzieć do zakończenia, do jutrzejszego zachodu. Więc niestety musieliśmy wpaść na jakiś bardziej sprytny sposób. A z racji tego, że była pandemia, to trochę wyszkoliliśmy się we wszystkich tematach online i wiemy, że wy też. Także zachęcamy was teraz, żebyście wyjątkowo na nabożeństwie swoje komórki włączyli, jak były wyłączone. Będzie potrzebny nam smartfon i dostęp do internetu. Także jeżeli ktoś nie ma, to spokojnie, nawet nie wyciągajcie telefonów, ale ten, kto ma, to zachęcam do tego, żeby włączyć.
Zaprosimy Was teraz do krótkiego quizu. Będziemy mieli 4 pytania do Was, ale nie martwcie się, nie ma złych odpowiedzi. Jak dołączyć do tego quizu? Więc tak, jak macie już gotowe komórki, wpisujecie tutaj adres w przeglądarce joinmyquiz.com. Ten adres wyświetla się tutaj na ekranie. I pojawi się taka prośba, żebyście wpisali kod PIN do tego quizu i ten kod również wyświetla się tutaj na ekranie. Spokojnie, damy Wam teraz chwilę czasu, żebyście wpisali odpowiedni adres, żebyście wpisali odpowiedni kod. Widzimy już, że 4 osoby dołączyły. Widzę, że niektóre wolą pozostać anonimowe, bo mamy tutaj rybaka i kto kodula. Ola, jak ci poszło? Już jestem. Dobra, Oli się udało. Widzę, Michał, że mrużysz oczy. joinmyquiz.com, kod 286364. Mamy już 8 osób podłączonych. Widzę, że jeszcze niektórzy się tutaj logują, także jeszcze chwilę poczekamy. Czy komuś może pomóc? Jeszcze nie zaczęliśmy, a Ela już potrzebuje telefonu do przyjaciela. Innych kół ratunkowych nie mamy, także warto skorzystać. Dobrze, jest już 12 osób. Te osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie martwcie się, będziemy ten quiz wyświetlać, także będziecie widzieć, jakie są pytania, możecie w duchu na nie odpowiadać. To są oczywiście takie pytania z przymrużeniem oka. Dobra, słuchajcie, mamy 13 osób. Widzę, że jeszcze tutaj jedna osoba próbuje się zalogować. I zaraz zaczynamy. 14 osób. 15, dobrze, 15 to okrągła liczba, zatem zaczynamy quiz. Ruszamy. Sabat rozpoczynam. Domowym nabożeństwem, tak jak Zosia na przykład, na Zoomie ze zborem, bo w każdy piątek takie spotkania z pastorem Dżamanem się odbywają, obfitą kolacją lub niczym szczególnym. Ola, obfita kolacja? Niestety tak. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie zgodnie z prawdą zaznaczmy żółtą, obfitą kolację i idziemy dalej. Kolejne pytanie. W sobotę najchętniej spędzam na Lubelskiej 25, w kościele, w zborze, a może w kaplicy. Wychodzi to na to, są bardzo podchwytliwe pytania. Że tutaj odpowiedź jest tak oczywista, że te odpowiedzi muszą być w miarę podobne. Jesteśmy na Lubelskiej 25, więc zaznaczamy opcję numer 1. Oczywiście wy zaznaczacie swoją preferencję. Pytanie numer 3. Głównym punktem dnia sobotniego jest, oczywiście chodzi o wasz dzień sobotni, nabożeństwo, obiad, popołudniowa drzemka, albo może przez cały tydzień czekacie, aż wreszcie będziecie mogli zjeść coś słodkiego. Niestety nie można. To jest ten główny punkt programu. To jest ten główny, także musisz wybrać. Ela, czy możemy zapytać, co wybrałaś? Daniel, co wybrałeś? Okej, to w takim razie, żeby dać dobry przykład, zaznaczmy opcję numer 1, czyli nabożeństwo. I ostatnie pytanie, takie bardzo nostalgiczne. W pandemii najbardziej tęsknię za. Za czym najbardziej tęsknicie w pandemii? Za 2,5-godzinnym nabożeństwem. A może za agapami albo poczęstunkami, które mieliśmy tutaj po każdym nabożeństwie.
A może za nabożeństwem o godzinie 9.30. Co prawda jest o 10, ale może ktoś jednak wolałby tutaj być o 9.30, jak za starych dobrych czasów. Lub kolejna opcja to dodatkowe programy. Teraz jest ich mniej, ale bywały 5 minut dla zdrowia, mieliśmy fitness, mieliśmy różne wykłady. Za czym najbardziej tęsknicie? Mieliśmy też szkołę seniora, tak, to już zamierzchłe czasy. Ela, zdecydowałaś się? Na co zagłosowałaś? Na programy. Dobrze, zaznaczmy programy. Ok, teraz podliczamy wasze głosy. Zaraz zobaczymy, jak kształtują się nam odpowiedzi na konkretne pytania. Wszystko gotowe, tylko pytań nie widzimy jeszcze. Okej, mamy. Sabat rozpoczynam. Okazuje się, że najwięcej osób zagłosowało na domowe nabożeństwo. Numerem 2 jest obfita kolacja. 3 osoby nie rozpoczynają sabatu niczym szczególnym, a 1 osoba z tego grona zaczyna sobotę na Zoomie z pastorem. A, reszta jest na Zoomie, więc nie mogła zagłosować na tą opcję. Dobrze. Kolejne pytanie. Sobotę najchętniej spędzam. Proszę, tutaj mamy prawie że zgodność, bo 7 osób, czyli zdecydowanie najwięcej, najchętniej spędza sobotę tutaj. 3 osoby w kościele, 4 w zborze, 2 osoby w kaplicy, także mniej więcej podobnie, mamy podobne upodobania. Kolejne pytanie. Głównym punktem dnia sobotniego jest... No i tutaj już miażdżąca przewaga, nabożeństwo, 11 osób, popołudniowa drzemka i obiad ex aequo po 2 osoby i okazuje się, że na coś słodkiego czeka tylko 1 osoba, więc pewnie reszta po prostu je słodycze codziennie w tygodniu. I ostatnie pytanie. W pandemii najbardziej tęsknię za... No i tutaj najwięcej osób zagłosowało tak jak Ela, czyli dodatkowe programy, także dobrze, że dzisiaj wróciliśmy. 4 osoby tęsknią jednak za nabożeństwem o 9.30, może nie mogą się zapisać na te o 10, bo nigdy nie ma miejsc. 3 osoby porówno tęsknią za długim nabożeństwem, 2,5-godzinnym i za agapami. Dziękuję bardzo za wasz bardzo aktywny udział w quizie. Także teraz możecie już odłożyć swoje telefony. Nie będziemy wam wyłączać Wi-Fi, ale może zaśpiewajmy. Usiądźmy, a teraz do kazania zapraszam naszego dzisiejszego gościa, Darka Lazara. Podczas kursu jedno z pytań dotyczyło tego, za czym najbardziej tęsknimy w tej dobie pandemii. I była tam proponowana odpowiedź za agapami. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest wspólny posiłek po nabożeństwie. Zazwyczaj po nabożeństwie. Natomiast myślę, że w niezwykły sposób tę świętość sabatu oddaje już sama nomenklatura, której używamy, dlatego że w sobotę, jak jest to wspólne jedzenie po nabożeństwie, to nikt nie mówi, że będziemy jeść obiad, wszyscy mówią, że będziemy spożywać posiłek. I tak naprawdę w naszym środowisku jest wiele takich przyzwyczajeń, już nie tylko językowych, ale pewnych zwyczajów, które praktykujemy, które nie są opisane bezpośrednio w Piśmie Świętym, nie pochodzą z Pisma Świętego, ale są niezwykle wartościowe. Już choćby nawet przykłady tego, jak witany jest ten dzień, jak jest żegnany. Nie znajdziemy odpowiednich wskazań w Słowie Bożym, jak dokładnie ma to wyglądać. Natomiast to nie zmienia faktu, że są to fantastyczne tradycje i tylko należy cieszyć się, gdy jakiś dom je kultywuje. Pamiętam, jak w moim domu, w którym przez jakiś czas, gdy byłem dzieckiem, również taka tradycja była praktykowana wspólnego rozpoczynania, witania, soboty. I przyszedł taki dzień, w którym to zanikło. Pamiętam jak kilka razy, bo nie chcę tutaj wyolbrzymić tego, ale kilka razy jako takie dziecko mogłem mieć może 5, 6, 7 lat, nie wiem. Szedłem pod dom sąsiadów, którzy też byli adwentystami, i tam chowałem się pod oknem, żeby nikt mnie nie widział i słuchałem, jak śpiewali tych pieśni. I jakkolwiek byłem dzieckiem, to coś było w tym takiego, co mnie pociągało. No ale mówimy o sobocie,
a jeszcze do tej pory przynajmniej nie przeczytaliśmy przykazania, które właśnie o niej wspomina. A brzmi ono tak. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy mieszka w twoich bramach. Gdy Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Jak czytamy to przykazanie, swojej treści odnosi nas bezpośrednio do tych dni. Dziękuję bardzo. Dobrze, będę mówił do tego w mojej ręce mikrofonu. Więc gdy wspominamy ten okres czasu, kiedy Bóg tworzył świat, moglibyśmy powiedzieć, że to tworzenie sprowadziło się do stworzenia nieba i ziemi i wszystkiego tego, co jest na ziemi, jeśli chodzi o roślinność, do stworzenia istot na tej ziemi, mam teraz na myśli zwierzęta, czy te, które mieszkają na ziemi, czy w morzu, czy te, które latają po niebie, i do stworzenia człowieka. To oczywiście jest pewien roboczy podział, ale moglibyśmy na nasze potrzeby tak to teraz przedstawić. I teraz, gdy Bóg stworzył świat, gdy stworzył wszystko to, czego doświadczamy, a co jest ciekawe, człowieka i zwierzęta stworzył, jak mówimy, własnoręcznie, lepiąc te istoty z gliny, przynajmniej tak to sobie wyobrażamy, bo jest powiedziane i o zwierzętach, i o człowieku, że zostaliśmy uczynieni z ziemi. Wszystkie te części, te elementy, i ludzie, i zwierzęta, i świat, jako przyroda, jako ta ziemia, one według Bożego planu, według Jego woli, miały mieć możliwość, by odpocząć. I tak, oczywiście, gdy myślimy o ludzkości, o nas, przykazanie mówi wprost, że każdy z nas powinien mieć taki czas raz w tygodniu, aby odpocząć od wszystkich prac, które wykonujemy w pozostałych dniach. Natomiast Bóg nie dał odpoczynku tylko ludziom. W przykazaniu czytaliśmy o tym, że człowiek powinien też dać możliwość, by odpocząć zwierzętom. Oczywiście chodzi tu o zwierzęta takie, które były gdzieś w gospodarstwach domowych, którymi wykonywano pracę, orki i inne rzeczy, więc te zwierzęta też w sobotę miały odpocząć. Ale ciekawe sprawozdanie możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w którym powiedziane jest, że poza tym dniem raz w tygodniu również ziemia jako taka miała mieć możliwość, aby odpocząć. I tak raz na 7 lat każdy fragment ziemi, która była wcześniej, która była w pozostałych latach uprawiana, miał zostać pozostawiony w spokoju, aby ziemia mogła odpocząć. Ale to jeszcze nie było wszystko, bo Bóg w kontekście odpoczynku tak bardzo chciał go uwypuklić i podkreślić, aby dotknąć odpoczynkiem również dużo bardziej poważnych zagadnień, bo ten odpoczynek, który jest raz w tygodniu, rozwiązuje wiele problemów, ale są rzeczy, które tak naprawdę nie pozwalają nam odpocząć. Czasem przeżywamy różnego rodzaju problemy, zmagania, wyzwania, które są tak obciążające, że nawet wtedy, gdy mamy dzień odpoczynku, nasz umysł jest tak nimi zaprzęgany tymi myślami, że ten odpoczynek też nie jest taki pełny. I dlatego Bóg zaplanował w starożytnym Izraelu, że co 50 lat, a to jest długi okres czasu, że co 50 lat będzie jeszcze taki szczególny, już nie dzień, ale cały rok odpoczynku. Najbardziej w sprawozdaniu, które zawarte jest w Piśmie Świętym odnośnie tego roku, lubię słowa, w których Bóg apeluje do ludzi, że w tym roku, jak ktoś będzie coś kupował albo sprzedawał, żeby czasem kogoś nie oszukiwał. I jakkolwiek my wiemy, że Bóg nie chciałby, by kiedykolwiek ktoś oszukiwał drugą osobę, to akurat ten rok miał być taki niezwykły, że nawet jak wam nie wychodzi w 49 lat, to w tym jednym nie oszukujcie się, nie oszukujcie się. Mało tego, to był taki rok, w którym wszyscy ci, którzy pierwotnie mieli jakieś... O, tu należałoby pewnie wytłumaczyć, jak wyglądał system funkcjonowania Izraela. W Izraelu, jednym zdaniem, jeżeli chodzi o ziemię czy dziedzictwo, było tak, że dziedzictwo danej rodziny należało do niej na zawsze. Co oznacza, że można ją było sprzedać, tę ziemię, na jakiś czas, ale ostatecznie wracała ona
po odpowiednim okresie czasu, czyli owego 50 roku, do swoich pierwotnych właścicieli. Więc jeżeli ktoś miał nierozsądnych rodziców, alkoholików, ludzi, którzy, nie wiem, zajmowali się hazardem i przegrali wszystko, i ich dzieci wychowywały się w biedzie i nie miały niczego, to ostatecznie za 10, 20 albo 30 lat wiedziały, że to dziedzictwo do nich wróci, bo miał nastąpić ów dzień odpoczynku, ten rok odpoczynku. I tak odpoczynek był niezwykle ważny. Czy ten jeden dzień, czy ten rok dla ziemi co 7 lat, czy ten rok dla wszystkich co 50 lat. Ale co jest w tym odpoczynku wartego zaznaczenia, to to, że ci, którzy wiedzieli, że Bóg ustanowił jeden dzień świętym, ci, którzy doświadczali tej radości odpoczywania, oni byli poniekąd odpowiedzialni za to, żeby inni też mogli odpoczywać. Bo jeśli dobrze pamiętacie tekst, który przed chwilą przeczytałem, to ci, którzy odpoczywali, mieli zadbać o to, by ich goście również mogli odpocząć. To ci, którzy odpoczywali, mieli zadbać o to, by ich dom czy gospodarstwo w ogóle całe mogło odpocząć. To ci, którzy wiedzieli o odpoczynku i o tym, jaki jest dobry, jak przyjemnie jest odpoczywać, to oni mieli wziąć na siebie pewną odpowiedzialność, żeby innym pokazać, jak dobrze jest odpocząć, żeby innych nie obarczyć pracą, żeby innych nie obarczyć odpowiedzialnością, obowiązkami, ze względu na to, że przecież oni, my w tym przypadku, my nie możemy czegoś robić. Nie. Ci, którzy odpoczywali, byli odpowiedzialni za to, by inni mogli odpocząć. I gdybym mógł pozwolić sobie, a pozwolę sobie na to, żeby troszeczkę rozwinąć tę myśl, to myślę, że moglibyśmy stwierdzić, że biorąc pod uwagę troszkę szerszy kontekst tego, czym jest odpoczynek, nie tylko niewykonywania pracy, ale też choćby odpocznięcia od problemów, od jakichś wyzwań, od kłopotów, gdyby tak móc spojrzeć na odpoczynek i pomyśleć, że ci, którzy odpoczywają, są w jakimś stopniu przynajmniej odpowiedzialni za to, by inni mogli odpoczywać, to szybko doszlibyśmy do wniosku i pasowałoby to do przesłania, które autor listu do Hebrajczyków mówił o wejściu do odpoczynku, że że Ewangelia jest tym, co gwarantuje ludziom odpoczynek. No dobrze, może nie tylko w kontekście dnia, ale w kontekście całego funkcjonowania, całego życia człowieka. Bo jeśli ktoś miałby nie być pewny swojej przyszłości, obawiać się o to, co będzie jutro, albo o to, jak będzie wyglądało jego życie za 10 lat, albo co się dzieje po śmierci, to szybko przychodzi Ewangelia, która mówi: nie martw się o to, co będzie jutro, bo twój ojciec, który cię kocha i dba o tych, którzy są dobrzy i którzy są źli, on się o ciebie zatroszczy. Do tych, którzy boją się tego, co dzieje się ze śmiercią, Ewangelia przychodzi i mówi: nie martw się, odpocznij od tych myśli, nie przejmuj się, bo jest zmartwychwstanie dla wszystkich tych, którzy przyjmą obietnicę Słowa Bożego. Jest odpoczynek. Dla tych, którzy są zmęczeni tym życiem, Ewangelia przychodzi i mówi: słuchajcie, jest odpoczynek, bo ten świat, który znacie, taki jaki jest, on przeminie, będzie lepszy świat. Świat, w którym nie będzie tego rodzaju trudów, które tutaj znacie. Jest odpoczynek. I zainformowanie o tym odpoczynku, w jakimś stopniu odpowiedzialni są ci, którzy odpoczywają. No bo przecież dobrze jest odpoczywać. I tak idea soboty, sabatu, szabatu z założenia miała rozchodzić się coraz szerzej i szerzej i szerzej, aby każdy mógł odpocząć, aby każdy mógł regularnie odpoczywać. Aby ten odpoczynek już zarówno wyrażony w tym dniu, czy w ogóle w sposobie myślenia, żeby ten odpoczynek mógł ludziom dać takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie jakiegoś odprężenia, brak obaw związanych z przyszłością. Więc innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, że ten dzień, ten jeden dzień w tygodniu to jest takie wielkie słowo pamiętaj.
Tak oczywiście zaczyna się przykazanie, które czytaliśmy. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Ale myślę, że w tym szerszym kontekście to słowo pamiętaj ma jeszcze większy wydźwięk. Bo gdy siedziała tutaj którakolwiek z osób wypowiadając się o sobocie, ona przez ten dzień pamięta. Ona pamięta. Bo jeśli ktoś wita sobotę i sięga do Słowa Bożego, otwiera różne teksty i czyta to, co w nim, w tym Słowie jest zawarte, to dzięki temu pamięta, co mówi Słowo. Sabat w ten sposób, sobota, będzie wielkim przypomnieniem wszystkich tych praktyk, które przedstawione były w Piśmie Świętym, wszystkich obietnic Ewangelii. Sobota jako odpoczynek będzie nam regularnie przypominać o tym, jaka jest przed nami przyszłość, bo ta przyszłość jest owym wielkim odpoczynkiem, na który czekamy. Więc to jest takie wielkie pamiętaj, jak zaczyna się sobota, jak ją witamy, jak trwa aż do jej pożegnania i oczekiwania na kolejną. To jest taki dzień, w którym chcemy pamiętać. Z jednej strony sam tekst mówi, pamiętaj o tym, jak stworzyłem świat. Z drugiej strony mówi, pamiętaj o tym, jak uwolniłem cię z grzechu, porównując to do wyjścia z Egiptu. Z trzeciej strony my odnosimy to do tego czasu, pamiętaj, jak będzie niedługo. Z czwartej patrzymy na to, że sabat mówi, pamiętaj, co stało się na Golgocie i jak jesteś wolny i wybawiony od wszystkiego tego, co jest skutkami grzechu. To jest jedno wielkie pamiętaj, bo my nie pamiętamy. Bo my zapominamy i potrzebujemy pamiętać. Potrzebujemy takich momentów, takich chwil, takich sytuacji, gdy ktoś coś może nam przypomnieć. No, w końcu nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości i wiemy, że nasza codzienność jest bardzo absorbująca. I trudno jest pamiętać. Jest na tyle absorbująca, że zajmuje i te wszystkie myśli, i czas I łatwo jest, jak też Daniel wspominał, podejść do soboty jako do takiego dnia, który jest tylko taką przerwą, tylko takim wyrwanym okresem, który można przespać. Oczywiście sen jest bardzo ważny, bo jest też odpoczynkiem, ale rozumiecie, co mam na myśli. To jest wielkie pamiętaj. Jak Iwan mówił, pomnik, jeśli dobrze pamiętam, pomnik w czasie? Tak? Pomnik. Jaki to jest piękny zwrot, ja go nigdy w życiu wcześniej nie słyszałem. Pomnik w czasie. I na tym pomniku, teraz ja muszę dodać od siebie, tak? Jest napisane pamiętaj. Bo ostatecznie do tego to się sprowadza. My zapominamy. My jako w ogóle chrześcijaństwo zapominamy. O wielu kluczowych elementach, które dotyczą tego, czym jest Ewangelia, a przychodzi ten jeden dzień. Biorąc pod uwagę program, w którym braliśmy udział, myślę, że każdy mógł zobaczyć, że nie zawsze wszystko udaje się tak, jakbyśmy chcieli. Nie zawsze każda sobota jest tak wspaniała, doniosła i niezwykła. I nie w każdą sobotę spożywamy posiłek. Czasem po prostu jemy obiad. Tak? Czasem po prostu jest zwykła codzienność, w której przychodzi zjeść obiad. Ale są też te dni, kiedy przychodzi spożyć posiłek. Chciałbym podsumować to taką myślą właśnie autora listu do Hebrajczyków, który nawiązując do soboty i do wędrówki Izraela po pustyni i tego dnia, kiedy mieli wejść do tej ziemi obiecanej, nawiązał do tego mówiąc tak, no niestety, to jest oczywiście wielka parafraza, ale zgodna z myślą rozdziału 3 i 4, niestety nie weszli. Nie weszli do odpoczynku. Dlaczego nie weszli? No nie weszli z powodu niewiary. Ale, mówi, pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. I to jest piękna myśl, bo na moment odsuwając się od tego jednego dnia w tygodniu, autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że jest właśnie ta szeroka perspektywa odpoczynku, która jest przed nami. Więc już nie tylko w tym przypadku teksty biblijne przypominają nam o naszej przyszłości, o naszym adwentyzmie, czyli o oczekiwaniu na to, co przed nami. Już nie tylko kazania, już nie tylko pieśni, o których ktoś mówił, że są tak piękne,
Już nie tylko wszystkie nasze obrzędy i praktyki, ale nawet ten sam dzień jest owym przypomnieniem. Darku, pamiętaj, będzie lepiej, będzie lepiej. Nadchodzi odpoczynek i to taki prawdziwy odpoczynek. Taki, w którym, wiecie, ja nie umiem tego słowami wyrazić, ale taki, w którym będziemy mogli wziąć już taki wdech i odpuścić. Tak. Nareszcie można odpocząć. Więc każda sobota niech jest dla mnie, dla was takim przedsmakiem. Moja sobota i wasza sobota wyglądają trochę inaczej z różnych względów. Więc ja czekam, może z jakichś względów trochę bardziej, ale tak, niech to jest nasze wspólne oczekiwanie na to pełne odpoczywanie. Każda sobota niech będzie tym pomnikiem w czasie, na którym napisane jest pamiętaj. Myślę, że to będzie dobry moment, abyśmy ze względu na to, że nawiązując do naszych zwyczajów, zaszło słońce, a przynajmniej rolety sugerują, że jest ciemno, żebyśmy pomodlili się w ten sposób, witając ten dzień i ten czas, który jest przed nami. Powstańcie, proszę. Nasz drogi Boże, wymyśliłeś dla nas odpoczynek, który jest niesamowitą radością. Chcielibyśmy zawsze mieć go, zachowywać i cieszyć się nim tak, jak Ty byś tego sobie życzył. Chcielibyśmy, żeby zawsze każdy kolejny ten dzień, każda kolejna sobota była dla nas po prostu rozkoszą, jak powiedziałeś też w swoim słowie. I chcielibyśmy też, żeby każda chwila tego kolejnego dnia Pańskiego, kolejnej soboty była tym dniem, w którym będziemy pamiętać. Pamiętać o tych niezwykłych rzeczach, które dla nas zrobiłeś. O Twoim niezwykłym poświęceniu, o Twoich niesamowitych darach i o tej przyszłości, która jest tak niezwykła, że nawet nie mamy zbyt wielu opisów tego, co jest przed nami. Ale wierzymy, że będzie to coś niezwykłego, że będzie to wreszcie ten taki pełny odpoczynek. Już nie od pracy, ale odpoczynek od zła, od cierpienia, od grzechu. Więc dziękujemy Ci za ten przywilej, że dałeś nam to szczególne narzędzie, aby pamiętać. I daj nam szczególnie dzisiaj, tymi godzinami, tymi chwilami wspólnoty z Tobą i z nami wszystkimi cieszyć się. Amen. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale tak naprawdę dzisiejszy sabat dopiero się zaczyna. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy Wam, żeby te uśmiechy, które mam nadzieję pojawiają się zza tych masek, nie schodziły Wam dzisiaj przez cały dzień, przez cały jutrzejszy dzień. Żebyście byli radośni, uśmiechnięci, żebyście faktycznie mogli zapomnieć o tych wszystkich troskach dnia codziennego. Dzisiaj mogliśmy się dzięki Darkowi nieco przenieść w tą piękną przyszłość, która nas czeka, a już niedługo, po 12 czerwca, przeniesiemy się w przeszłość, bo kolejne wydarzenie dotyczące właśnie tego jubileuszu stulecia adwentyzmu w Krakowie będzie dotyczyło przeszłości. O tym, jak kiedyś wyglądała sobota, jak kiedyś wyglądały nabożeństwa, dowiecie się na specjalnym nabożeństwie retro już 12 czerwca. Dobrej soboty, dobrego wieczoru, dobrej nocy i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękujemy.